jest to jedna z pierwszych form obecności Instytutu Fraunhofera w Polsce i na pewno dla samego ośrodka opolskiego jest to fantastyczna okazja do tego, żeby skorzystać z globalnej marki, którą Fraunhofer jest. Drugim powodem, dla którego należy się bardzo cieszyć, jest to, że Fraunhofer przynosi z sobą pewien sposób uprawiania nauki, który w Polsce wciąż jeszcze nie jest nazbyt popularny, to znaczy jest to nauka zorganizowana przemysłowo. I dla samego ośrodka opolskiego jest to z jednej strony bardzo istotne dla przyciągania kolejnych inwestycji, jak i dawania polskiej nauce wielu atrakcyjnych, trudnych projektów aplikacyjnych. Myślę, że z tych dwóch powodów inicjatywa pana rektora naprawdę może się spotkać z dużymi gratulacjami. W wyniku podpisanego dzisiaj porozumienia przy Politechnice Opolskiej, ale również przy Parku Naukowo-Technologicznym powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe Instytutu Fraunhofera. Pierwsze prawdopodobnie z kilku następnych, które być może pojawią się w innych jednostkach, w innych miastach i na innych uczelniach. Centrum to będzie finansowane zgodnie z procedurami z funduszy niemieckich, ale także przy wsparciu polskich procedur konkursowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a przede wszystkim też przy pomocy miasta Opole. To nie tylko przełomowa chwila w historii Politechniki Opolskiej, ale jestem przekonany, że także dla całego miasta i naszego regionu, dlatego że ten akademicki profil, ten naukowy profil opolszczyzny jest dzisiaj naszym największym skarbem, o który musimy dbać, i wpięcie całego naszego potencjału i naukowego, i biznesowego w szerszą strukturę o charakterze międzynarodowym, a Instytut Fraunhofera jest taką instytucją, daje nam olbrzymią perspektywę rozwojową i daje nam niejako certyfikat jakości, jeśli chodzi o dalsze rozmowy z kolejnymi partnerami, czy to ze świata nauki, czy biznesu. Jest to wielkie wydarzenie dla Politechniki Opolskiej, ale też dla miasta w jego 800-letniej historii. To naprawdę duma i bardzo ważna wizytówka jakości. Jeśli mówimy o Smart City Campus, to nie znam takiego na świecie, który nie miałby partnera jako Fraunhofer Institute, jako partnera. W związku z powyższym tak naprawdę jesteśmy pierwszą uczelnią, która spełnia ten warunek w Polsce i z dumą możemy podkreślić, że Opole to Smart City Campus. Instytut Fraunhofera zajmuje się innowacjami w pięciu obszarach, głównie w branży samochodowej, materiałowej. Opole ma bardzo dobrą opinię jako miasto uniwersyteckie współpracujące z wieloma uczelniami. Jeśli chodzi o Politechnikę Opolską, to na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca m.in. z Politechniką w Chemnitz. Na dziś zaproponowano nam, byśmy we współpracy z profesorami z Polski, w połączeniu właśnie z pracownikami Fraunhofera, stworzyli tutaj ośrodek, który będzie się zajmował badaniem materiałów lekkich, potrzebnych w konstrukcjach samochodowych. Bardzo ważna jest obecność pana Para Malmhagena, prezesa Tower International, bo właśnie Tower Automotive Poland będzie partnerem Politechniki Opolskiej w tym projekcie.